Bardzo dziękuję. Szanowni Państwo, chcieliśmy dzisiaj poinformować o nowych zasadach finansowania jednostek samorządu terytorialnego, a także o bieżącym wsparciu naszego oczywiście miasta, ale także innych gmin i miast, a także o przewidywanych reformach dotyczących szpitalnictwa. Jeżeli chodzi o pierwszy punkt, otóż w zeszłym tygodniu Ministerstwo Finansów opublikowało nowe zasady finansowania jednostek samorządu terytorialnego. W oparciu o informacje, które wypłynęły z Ministerstwa Finansów, wynika, że wszystkie praktycznie miasta i gminy zyskują na tej reformie. Konkretnie Grudziądz zyskuje około 65 milionów złotych w stosunku do starego systemu. Krótko mówiąc, nie wnikając tutaj w szczegóły, bo system naliczania jest tutaj bardzo skomplikowany, zyskujemy 65 milionów złotych, ale to, co jest bardzo, bardzo ważne, ten nowy system przewiduje uniezależnienie się od różnego rodzaju ulg w podatku, czy to CIT, czy PIT, tak jak to było w latach poprzednich, a więc wszelkiego rodzaju reformy podatkowe nie będą miały wpływ na dochody samorządów. To jest bardzo pozytywne rozwiązanie, bardzo dobre z punktu widzenia planowania finansów miasta, a także bardzo dobre, jeżeli chodzi o perspektywę w kolejnych latach. I to jest jakby pierwszy dzisiejszy punkt. O szczegółach tutaj będzie jeszcze mówił oczywiście pan minister. Druga sprawa to bardzo też optymistyczne informacje płynące z Ministerstwa Finansów, w ogóle z kręgów rządowych, a także ze Związku Miast Polskich o wsparciu bieżącym dla samorządów, które samorządy bardzo, bardzo oczekują jeszcze w tym roku. Z informacji, które posiadamy, takie wsparcie będzie samorządom udzielone w kolejnych miesiącach. Prace nad tym trwają. Wiadomo, że w ostatnich latach budżety samorządów zostały bardzo mocno uszczuplone, jeżeli chodzi o dodatki, o wpływy z tytułu właśnie podatku PIT, CIT. Przez wiele lat PiS prowadził politykę, która prowadziła właśnie do uszczuplenia wpływów bieżących do budżetów samorządów, co zdestabilizowało, popsuło de facto finanse jednostek samorządu terytorialnego, w tym i także finanse naszego miasta. Dlatego rząd przewiduje w tym roku jeszcze, można powiedzieć, taką doraźną kroplówkę, a od 1 stycznia zmianę systemu finansowania. I trzecia sprawa. Jak Państwo wiecie, nie tak dawno wraz ze skarbnikiem, wraz też z panią prezydent Różą Lewandowską, dyrektor szpitala Agatą Kurkowską, uczestniczyliśmy w spotkaniu z panią minister Leszczyną. Spotkanie to dotyczyło reformy szpitali. W naszej ocenie jest to po raz pierwszy pojawił się konkret i jest to działanie w dobrym kierunku. Ono opiera się na kilku filarach. Może krótko o tym powiem. Po pierwsze, zbudowanie programu naprawczego na zupełnie innych zasadach niż to było dotychczas. Ministerstwo Zdrowia przygotuje stosowne założenia, którym powinien odpowiadać program naprawczy, a więc wszystkie programy naprawcze przygotowywane przez szpitale będą zestandaryzowane. To jest pierwsza jakby nowość. Druga, bardzo ważna, taki program naprawczy będzie podlegał opinii Narodowego Funduszu Zdrowia. Tego do tej pory nie było. Musimy uzyskać pozytywną opinię Narodowego Funduszu Zdrowia. Po uzyskaniu tej opinii kolejną ciałem opiniotwórczym będzie wojewoda. A więc po uzyskaniu, czy stworzeniu najpierw programu według konkretnych zasad, będzie on podlegał opiniowaniu i dopiero w kolejnym etapie przedstawieniu organowi tworzącemu, w przypadku Grudziądza będzie to Rada Miejska. Tak zatwierdzony program naprawczy będzie podstawą do uzyskania finansowania. I ministerstwo przewiduje jakby dwa kroki. Pierwszy krok to jest taka tak zwana pomoc doraźna. Pomoc doraźna, która miałaby być zrealizowana jeszcze w tym roku, polegająca na zamianie
zobowiązań wymagalnych na pożyczkę w Banku Gospodarstwa Krajowego. Z punktu widzenia naszego szpitala jest to korzystne rozwiązanie. Tak jak Państwo wiecie, poziom wymagalnych zobowiązań w tej chwili oscyluje około 100 milionów złotych, nie wnikając w szczegóły, bo mówię teraz tutaj o zgrubnych kwotach. I to jest pomoc doraźna. Kolejny etap to jest tak zwana pomoc długoterminowa. Ona miałaby polegać na tym, że wszystkie pozostałe zobowiązania szpitala, w tym na przykład pożyczki w BFF-ie, które nasz szpital ma, miałyby być przekształcone w pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego z warunkowym umorzeniem. Co to oznacza? Że jeżeli szpital będzie wykonywał plan naprawczy zgodnie z założeniami, zgodnie z przyjętym właśnie i zaopiniowanym dokumentem przez Narodowy Fundusz Zdrowia i zaopiniowanym przez wojewodę, to będzie następowało umorzenie w 10 latach, czyli w kolejnych 10 latach nasze długi byłyby w całości umorzone. Oczywiście, tak jak powiedziałem, warunek jest, że będziemy wypełniać ten program naprawczy. W przypadku naszego szpitala, a to jest też bardzo ważne, jesteśmy już, można powiedzieć, krok do przodu, ponieważ my bilansujemy się na poziomie operacyjnym. Nie wszystkie szpitale są w takiej sytuacji, są w trudniejszej sytuacji. Nie mówię o kwoty, tylko mówię o jakby bilansowanie się. A to jest jednym z podstawowych jakby warunków uzyskania też finansowania w BGK-u, czyli zbilansowanie się. My już jesteśmy zbilansowani, więc to już jest jakiś pewien punkt mamy tutaj wypełniony. To, o czym chcielibyśmy też Państwa poinformować, to, że będziemy wnioskowali o to, aby nasz szpital znalazł się w pilotażu. Taki pilotaż został już ogłoszony przez panią minister w piątek, przez panią minister Leszczynę. Jesteśmy jednym z największych, jak nie największym szpitalem, gdzie miasto jest organem tworzącym, szpitalem powiatowym, nie marszałkowskim, więc myślę, że do takiego pilotażu powinniśmy zostać zakwalifikowani. Będziemy o to wnioskowali. Pan minister będzie lobbował, aby nasz szpital się znalazł jako właśnie takie pole doświadczalne, a myślę, że to by było z korzyścią dla szpitala i dla miasta. To tyle. Najbliższy harmonogram działań wokół Grudziąckiego Szpitala i nie tylko, o ile się nie mylę, będzie pan miał spotkanie z ministrem Siemoniakiem. Tak jest. W kontekście ustawy o ochronie ludności. To zostawiłem tylko dla pana ministra, bo to jest druga odnoga, czyli rzeczywiście wypełnienie to, o czym mówiliśmy w okresie kampanijnym, czyli pamiętacie państwo, jak rozmawialiśmy chyba w ostatnich dniach kampanii o wpisaniu tego typu obiektów niezwykle ważnych, kluczowych ze względu na bezpieczeństwo publiczne, wewnętrzne kraju, jako obiekty charakteryzujące się zabezpieczeniem typowym dla infrastruktury krytycznej. No i te założenia zostały wpisane wprost do projektu ustawy o ochronie ludności, która jest bardzo dużym komponentem zabezpieczającym funkcjonowanie państwa w czasie kryzysowym, szeroko rozumianym. I te komponenty bardzo szerokie, dotyczące między innymi służby i ochrony zdrowia, zostały również wpisane do tejże ustawy, do projektu ustawy, który już tak naprawdę za chwilę będzie skierowany przez pana marszałka Hołownię do prac sejmowych. Z całą pewnością zostanie powołana podkomisja do rozpatrzenia tego projektu, ale wiemy i to, co jest najważniejsze, uzgodniliśmy ten projekt ustawy wewnątrzresortowo ze wszystkimi innymi departamentami, resortami, ministrami. Mamy pozytywną opinię Komisji Wspólnej Rządu Samorządu Terytorialnego, co było kluczowe, bo tam szereg zadań zostanie, panie prezydencie, między innymi na pana nałożonych, ale również na wojewodę, na marszałków, ale także również na wójtów poszczególnych gmin. Dlatego też tym komponentem niezwykle ważnym jest wpisanie naszego szpitala jako obiektu infrastruktury krytycznej, który spełnia wszystkie kryteria techniczne do tego, żeby być takim zabezpieczeniem w trudnym momencie. Ustawa zezwala na to. Szpitali tak naprawdę dużo tego typu spełniających te funkcje techniczne, o których doskonale wiemy jako Grudziądzanie, nie ma. Dlatego jestem dobrej myśli, że szpital również w tym równoległym odcinku, oprócz działań pani minister Leszczyny, będzie miał swoje miejsce. Oczywiście dla nas są kluczowe działania związane z ustabilizowaniem nie tylko finansów publicznych, dochodów jednostek samorządu terytorialnego, ale to, co nam oczywiście koszula bliska ciału w kontekście SPZOZ-ów, czyli ochrony zdrowia. Te lata, te mankamenty, o których była mowa, że
osoby, jak coś jest nie w porządku, to zamiast kierować się do lekarza pierwszego kontaktu, kierują się na SOR, tam są zlecane szczegółowe badania, co kosztuje system, to w końcu zostało zauważone i to, panie prezydencie, też literalnie będzie wpisane do ustawy. Szpitale będą jasno jasno realizowały świadczenia wpisane w dobrze pojętą mapę potrzeb zdrowotnych, które będą realizowane przez NFZ we współpracy z wojewodą, żeby nie było konkurencji, konkurencji o lekarzy tej samej specjalizacji, żeby nie było takiej sytuacji, że w ramach jednego powiatu albo województwa mamy kilka takich samych dublujących się specjalizacji i lekarze sobie po prostu wybierają atrakcyjniejsze miejsca pracy. A wiadomo, że nie jest tak dobrze, że możemy wybierać sobie w lekarzach specjalistach, którzy by mieli leczyć naszych pacjentów. Także pewne rzeczy są zauważone, pewne rzeczy zostały znormalizowane i to, co ważne, za ciężką pracę i za wyrzeczenia będzie nagroda. To jest to, o czym mówił pan prezydent. Jeżeli dokument naprawczy zostanie przyjęty przez NFZ, dobrze zaopiniowany przez wojewodę, zacznie on być realizowany, to jeżeli wynik operacyjny szpitala będzie dodatni, czyli bieżąca sytuacja szpitala będzie stabilna, będzie umorzenie 10% w przeciągu roku, czyli zakładam, jestem optymistą, że w 10 lat po prostu załatwimy pełne zadłużenie naszego szpitala, ale to, co jest najważniejsze na dzień dzisiejszy, faktycznie będziemy robić wszystko, żeby szpital stał się pilotażowym obiektem tego typu, bo to jest jeden wielospecjalistyczny oddział z dużymi problemami i już mając to na uwadze, rozpocząłem rozmowy z pewnymi organizacjami samorządowymi, żebyśmy po prostu wytypowali ten szpital jako szpital wiodący, który spełni rolę dobrego pacjenta dla Ministerstwa Zdrowia, żeby go dobrze zdiagnozować, postawić dobrą, celną diagnozę i wdrożyć leczenie innych szpitali w Polsce. Co do ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Szanowni Państwo, globalnie wszystkie samorządy w Polsce otrzymają 35 miliardów złotych więcej na wydatkowanie, na wydatki bieżące. Skończyły się, już nie wrócą, mam nadzieję, te dykty, te tektury, które zostały przywożone do poszczególnych miast, do poszczególnych wsi, ale tylko takich, w których rządzili włodarze z PiS-u, które były kierowane wyłącznie na inwestycje. Więc można było sobie wybudować jakiś środek trwały, ale już potem nikt nikogo nie zapytał, panie prezydencie, czy znajdzie pan pieniądze na utrzymanie tego obiektu z wydatków bieżących. Dlatego też my mamy taką propozycję, którą również przyjęli i oczekiwali samorządowcy, żeby były przyjęte konkretne rozwiązania, wspólne dla wszystkich, w oparciu o algorytmy, które każdy będzie mógł sobie wyliczyć, ile będzie mógł otrzymać pieniędzy dodatkowych. I tak jak pan prezydent wspomniał, z tego dobrego projektu, który został przepracowany przez kilka miesięcy. Ja sam uczestniczyłem w wielu, wielu spotkaniach z panem ministrem finansów oraz z samorządowcami reprezentującymi od lewa do prawa najmniejsze gminy poprzez planowane metropolie i przyjęliśmy rozwiązania akceptowane przez wszystkich samorządów, przez wszystkich samorządowców. I od 1 stycznia 2025 roku reforma dochodów jednostek samorządu terytorialnego spowoduje, że nie będzie takiego żadnego samorządu w Polsce, który by otrzymywał mniej pieniędzy w ramach zrównoważenia subwencji, a przede wszystkim ubytku dochodu z tytułu PIT i CIT. Wszystkie samorządy w Polsce dostaną więcej. Ja cieszę się osobiście, że Grudziądz otrzymał jedno z największych dofinansowań w naszym województwie, chyba na równi z Włocławkiem, może ciut mniej, ale chyba tylko ciut nie wiem, mniej. Nie wiem. Ale tak naprawdę kwota blisko 65 milionów złotych jest dobrą kwotą. Jeszcze do tego dojdzie subwencja oświatowa, która też w swojej strukturze będzie w końcu po raz pierwszy zaliczała wychowanie przedszkolne. Czyli Polska po latach rządów PiS znowu została nałożona na nią procedura nadmiernego deficytu. Wydatkowaliśmy pieniądze ponad stan i teraz w związku z tym, co przyjęła Komisja Europejska i my musieliśmy przyjąć te rozwiązania, znowu czekają nas czasy chude. Tamci się rozpasali, wydatkowali pieniądze na lewo i na prawo. Dziura budżetowa jest ogromna. Komisja Europejska mówi hola hola. I znowu mamy nałożony kaganiec budżetowy. Tutaj oczywiście to nie jest tak, że przyjęty plan naprawczy będzie polegał na tym, że się nic nie zmieni, że wszystko będzie pięknie. Na pewno będą pewne rygorystyczne założenia, które gdzieś tam w jakiś sposób wpłyną. Znaczy my dzisiaj znamy... Tak, ale my dzisiaj znamy ogólne założenia, jeżeli chodzi o reformę szpitali. Tak jak powiedziałem, jest to oddłużenie warunkowe. Wymagane tam będzie, co zostało jasno wyartykułowane, poręczenie miasta czy organu tworzącego. A w jakiej kwocie?
to ja dzisiaj nie mogę mówić o szczegółach, powiem jedno, że to będzie wymagało podporządkowania naszych finansów, mówię o finansach miasta, pod oddłużenie szpitala, ale też trzeba... W jakiej perspektywie czasowej? Jeszcze raz, trzeba o jednym pamiętać, to jest po raz pierwszy, myślę od kilkunastu lat, jakiś program konkretny, który mówi o oddłużeniu szpitala. Tego po prostu wcześniej, oprócz zapowiedzi, listy i tak dalej, nie było. Ja nie pamiętam, kiedy ostatni raz było takie bezwarunkowe oddłużenie szpitala, umorzenie długów. Było to bodajże kilkanaście lat temu, więc dzisiaj jest to przekształcenie szpitala w spółkę za jakimś tam bonusem. To jest po raz pierwszy konkretny plan, który myślę jest wielką szansą dla szpitala. To co powiedział pan minister, nasz szpital będzie stał jakby na dwóch nogach. Po pierwsze jest szpitalem strategicznym, a więc uzyska, tak liczę, środki na inwestycje, które jeszcze poprawią jego jakby to strategiczne zadanie, czyli bycia de facto szpitalem o charakterze wojskowym, no nie ukrywajmy tego, ale druga rzecz jest to bieżące ustabilizowanie, oddłużenie całkowite szpitala. Ale oczywiście będzie to wymagało, tak jak powiedziałem, zaangażowania miasta. Dzisiaj trudno mówić tu o szczegółach, jeżeli chodzi o program naprawczy. My jesteśmy praktycznie gotowi w ciągu kilku tygodni taki program stworzyć. Tworzyliśmy takie programy wcześniej. Czekamy w tej chwili na wytyczne ministerstwa, bo to nie chodzi o to, żeby robić sztuka dla sztuki, tylko jak powiedziałem, ten program naprawczy... Czyli resortowy, na ile jest... Nie resortowy szpital, nie. A na ile jest uwzględniana w tym wszystkim zmiana struktury organizacyjnej? Nie. Jeszcze raz. Nie wojskowy w rozumieniu... Tylko wykorzystany do celów strategicznych. No, oczywiście. Ja nie mogę mówić tutaj o konkretach. No Państwo wiecie, jeżeli mówi się na przykład o schronach, mówi się o nie wiem, przeprowadzaniu różnego rodzaju operacji na wypadek wojny, no to nie zdradzę tutaj, myślę, wielkiej tajemnicy. Nasz szpital jest do tego bardzo dobrze przystosowany. Wręcz można powiedzieć, że kilkadziesiąt lat temu był tak zaprojektowany i tak był budowany. I to, że dzisiaj mówi się o takich planach, nie dajcie Panie Boże, żeby do tego doszło, ale my musimy być na to przygotowani i na to też są potrzebne środki. I to jest jakby oddzielna działka. To jest to, o czym mówił Pan Minister. Tutaj napisaliśmy stosowne pisma zarówno do ministra Siemoniaka, jak i do premiera Kamysza, ponieważ to są dwie oddzielne procedowane ustawy. Jedna jest procedowana w MSWiA, za którą w jakimś stopniu odpowiada pan minister, a druga jest procedowana na wypadek wojny w MON-ie. I to jest jakby jedna ścieżka. Druga to jest oczywiście to bieżące i robimy to niezależnie. Niezależnie. Bieżące funkcjonowanie i to, co zapowiedziała pani minister Leszczyna, mówiąc w ogóle o reformie szpitali, które ostatecznie zakończyć się ma całkowitym oddłużeniem naszego szpitala. Więc musimy być aktywni w obu tych obszarach, a niewątpliwie restrukturyzacja, oddłużenie szpitala przy założeniu, że gmina będzie musiała za to poręczyć, no to będzie wymagało wypracowania dokumentów finansowych takich, które byłyby akceptowalne przez RIO, też i podjęcia stosownych uchwał przez Radę Miejską, no ale tak jak powiedziałem, jest to myślę jedyny konkretny plan, który został przedstawiony. Ja nie pamiętam, w ostatnich latach nie było takich planów po prostu. Zostały też pokazane konkretne daty, bo mówimy tutaj o pomocy doraźnej, która jasno już w tym roku, czyli mamy bardzo mało czasu. No i o tej pomocy długoterminowej. Tak jak powiedziałem, my jesteśmy gotowi, czekamy na wytyczne do opracowania programu naprawczego. To też są konkrety, bo tu też jest, proszę zobaczyć, tu jest wyraźna logika.
Wcześniej nikt nie wiedział, jak opracowywać plan naprawczy. Każde miasto czy każdy szpital pisał sobie niezależny dokument. Teraz będzie jasno powiedziane, co ten dokument ma zawierać, jaka ma być po prostu jego struktura. Opiniowanie przez Narodowy Fundusz Zdrowia też jest logiczne, bo to znaczy, że płatnik, a płatnik to jest 99% płatnik, akceptuje program naprawczy. A z drugiej strony mamy wojewodę, a wojewoda odpowiada w imieniu rządu za politykę zdrowotną. Czyli jeżeli oni to zatwierdzają, to oczywiście organ tworzący też to zatwierdza. Ustabilizowanie sytuacji finansowej szpitala to jest na pewno priorytet dla miasta, dla szpitala, dla rządzących. Ale co to oznacza dla pacjentów? Bo on tutaj jest najważniejszy. Ten pacjent w jakiś sposób odczuje te wyrzeczenia, o których mówi pan. Nie, pacjent nie odczuje żadnych wyrzeczeń. To ma tylko ustabilizować sytuację szpitala, poprawić, w końcu zapewnić pewność funkcjonowania szpitala. Tak jak powiedziałem, ten szpital ma charakter strategiczny. Tutaj nie ma mowy o zwijaniu szpitala, tu jest umocnienie jego funkcjonowania, danie szpitalowi po prostu bezpieczeństwa, żeby nie było jakiejś dyskusji, tego typu placówki w każdym państwie, już nie mówię o mieście, muszą funkcjonować. Żyjemy w takich czasach nieprzewidywalnych, o trudnej geopolityce i no, nie może być tak, że wkrada się jakaś niestabilność dla funkcjonowania takiej placówki. Ja myślę, że to są dobre rozwiązania dla miasta, oczywiście wymagające też podejmowania na poziomie miasta no, ważnych decyzji, ale one będą skutkowały tym, że myślę, że na wiele lat rozwiążemy i ustabilizujemy sytuację naszego szpitala. Rozumiejąc chyba intencje pani pytania, kontynuować będę wątek wojewody i NFZ-u jako płatnika świadczeń medycznych, czyli jeden przygotowuje, analizuje, robi mapę potrzeb medycznych, drugi patrzy na to, nakłada na to płachtę finansową. I klucz tego całego przedsięwzięcia jest poprawa właśnie dostępności i skuteczności leczenia, ponieważ wyeliminujemy walkę poszczególnych szpitali o te same pieniądze dedykowane na konkretną specjalizację. Więc jeżeli dobrze przeczytamy mapę potrzeb zdrowotnych, to nie będziemy my rywalizowali o kontrakt ze Świeciem, z Brodnicą albo z innymi miastami, które mamy, zaproponujemy ten sam koszyk świadczeń, ale potem się okaże, że nie będzie lekarzy do obsługi tego typu świadczenia. W takim razie obsługi medyczne w naszym szpitalu zrezygnujemy, bo widzimy kardiochirurgia, pamiętamy walkę. Ale oczywiście, między innymi o ten obszar. Też mamy jakby pewną podziałkę poszczególnych specjalizacji i skali ważności szpitali w całym kraju, dlatego też to, co jest najważniejsze, ta dostępność powinna się poprawić, ponieważ są małe szpitale, niskospecjalistyczne, które czasami jakby przedstawiały NFZ-owi do podpisania kontrakty na pewne specjalizacje, których nie były w stanie obsłużyć, bo nie mieli do tego ani możliwości technicznych, ale również osobowych zasobów lekarskich. Dlatego to my powinniśmy w tym momencie i my będziemy ważnym elementem, ważnym podmiotem na tej mapie potrzeb medycznych, bo my już mamy funkcjonujący szpital z oddziałami specjalistycznymi, mamy historię kontraktową z NFZ-em, dlatego ta nasza sytuacja może się poprawić, bo nie będziemy musieli nierzadko rywalizować o część kontraktu z innymi małymi powiatowymi szpitalami. Znaczy akurat sytuacja takich szpitali jak nasz i takich placówek strategicznych, z tego co ja rozumiem, będzie wzmacniana. Absolutnie będzie wzmacniana. Raczej jest mowa o przekształcaniu małych szpitali powiatowych w zakłady opiekuńczo-leczniczo, ale to nie dotyczy absolutnie tak wysokospecjalistycznych placówek z takim zapleczem, jakim jest nasza lecznica. Co więcej, ja zacytuję takie słowa, że też pacjenci, te słowa, które padły na tym spotkaniu, muszą też przygotować się do czegoś takiego, że to nie wystarczy podjechać do budynku, gdzie jest napis szpital, tylko trzeba szukać referencyjnego placówki, gdzie są specjaliści. Czyli jeżeli my jesteśmy na przykład silnym ośrodkiem, jeżeli chodzi o kardiochirurgię, obszar kardiologiczny, nie tylko, ale przykład, no to tu udziela się tej pomocy i tej pomocy z całego regionu. To jest nic nadzwyczajnego, że ktoś z powiatu, czy na przykład spoza powiatu, nie wiem, na przykład z Torunia też, będzie szukał pomocy w grudziąckiej placówce, bo tu są specjaliści, tu jest sprzęt, tu jest no, świetne referencje i tak dalej. Jakby no, tak to funkcjonuje. Dzisiaj tak funkcjonuje w całej Europie i myślę, że ten model, o którym była mowa, on ma do tego też być zbliżony. Ale nasza placówka
myślę, że tutaj absolutnie jest bezpieczna i to właśnie to wynika z tych dwóch co najmniej obszarów strategicznych, militarnych. Nie chcę już tego powtarzać. Czyli wpisanie do rejestru wojewody ponownie oddziału darowego będzie możliwe w tej sytuacji? Myślę, że będzie. To jest w tej chwili zdecydowanie poprawiło się na szpitalnym oddziale ratunkowym. Myślę, że ta poprawa jest już widoczna, co też było bolączką naszego szpitala. To, co w tej chwili największą bolączką medyczną, to jest oddział udarowy, ale myślę, że w końcu uda się to rozwiązać.